W Sądzie Najwyższym zasiada m.in. Dorota Rysińska, o której związkowcy z Solidarności pisali jako o sędzi skazującej za działania antykomunistyczne w okresie PRL-u. W 1982 roku skazała Leszka Patokę i Marka Górniaka za udział w manifestacji. Ten pierwszy przyznał się do zarzutów stawianych, ponieważ w trakcie śledztwa był bity m.in. nogą od krzesła. No, kolejny sędzia Sądu Najwyższego, Andrzej Siuchniński, w czasie stanu wojennego orzekał w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Był jednym z sędziów, którzy wydawali wyroki na działaczy Solidarności w tym właśnie mieście. Na przykład opozycjonistę Marka Karnickiego, który został skazany na rok więzienia za organizację strajku, czy Ewę Nowicką na 10 miesięcy za działalność w Solidarności. I kolejny przykład. Sędzią Sądu Najwyższego był do niedawna jeszcze Marian Buliński. W stanie wojennym sędzia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy oraz Sądu Warszawskiego w Okręgu Wojskowego w stopniu porucznika, a następnie kapitana. Tylko w styczniu 1982 roku skazał kuriera Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego Wiesława Radkiewicza na 3 lata i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.